Witam serdecznie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest wiceprezes Automobil Klubu Tarnowskiego Tomasz Oćwieja. Dzień dobry, Tomku. Witam, kłaniam się. Wielkimi krokami zbliża się niezwykła impreza motoryzacyjna w Bożencinie, Motozlot PRL-u. Powiedz, skąd zrodziła się inicjatywa zorganizowania tej imprezy? Kiedy powstał pomysł, aby właśnie zorganizować taki zlot? Teraz będzie druga edycja, czyli 2 lata temu postanowiliśmy zorganizować imprezę, która zgromadzi osoby z naszego regionu, jak się okazało później z całej Polski, fanów, pasjonatów starej motoryzacji, historii, techniki. Udało się to znakomicie. Tak powiedziałem, jest to druga edycja. Myślę, że coraz więcej i w tym roku też będzie więcej niż w tamtym roku. Mamy już takie informacje, że będzie bardzo dużo zainteresowanych, posiadaczy pojazdów, pasjonatów, ludzi po prostu chcących spędzić z nami czas. Jakie pojazdy będziemy mogli podziwiać w trakcie tegorocznej edycji imprezy? Na pewno będą to i samochody, i motocykle. Będzie tego bardzo dużo. Tak naprawdę nie tylko, jakby nazwa sugerowała, pojazdy rodzimej produkcji. Będą to pojazdy europejskie, również amerykańskich będzie na pewno kilka. Tak jak powiedziałem, motocykle, czyli powiedzmy no cały przekrój historii, przynajmniej do lat 80. tych motocykli jest troszeczkę. Udało się zachować, udało się odrestaurować wiele pojazdów. Coraz więcej ludzi młodych, to jest wspaniałe, że pasjonuje się i historią, techniką i odrestaurowują, spędzają czas po prostu przy tych wspaniałych zabytkach motoryzacyjnych. Jeśli chodzi o marki, no na pewno to będą Fiaty, no Syreny, będą Warszawy, będą wschodnie pojazdy, czyli jakieś Moskwicze, Zaporożce, czeskie Skody, dużo motocykli czeskich, bo wiemy, że nasi, że tak powiem, klubowicze mają takie pojazdy, jeśli chodzi o zachodnie, ale tak naprawdę dawny RWPG, będą to na pewno Trabanty, będą Warburgi, no i wiele, wiele innych, naprawdę dużo można by wymieniać tych marek, ale nie o to chodzi. Tak naprawdę każdy ten pojazd, skądkolwiek on by nie był, no jest cackiem, jest powiedzmy tak dopieszczony, tak zadbany. Myślę, że w wielu wypadkach te pojazdy wyglądają o wiele lepiej niż wyjechały z fabryki. Powiem szczerze, że 90% pojazdów na pewno lepiej wygląda niż w momencie, kiedy wyjeżdżają z fabryki. Są lepiej zrobione, wyremontowane, wręcz odrestaurowane. Ile pasjonatów starej motoryzacji zapowiedziało udział w tej imprezie? Do tej pory około 60, ale to nigdy nie jest jakby liczba ostateczna. Decydującym, jakby kluczowym jest pogoda. Tutaj pogoda na pewno nie spada na figla. W tym roku będzie tych pojazdów bardzo wiele. Tak jak na poprzednich imprezach, w których uczestniczyliśmy, które organizowaliśmy, nigdy ta zapowiedziana liczba nie była mniejsza. Bardzo często przekraczała dwukrotnie, trzykrotnie ilość zapowiedzianych. Także spodziewam się no, kilkudziesięciu pojazdów. Myślę, że około 100 na pewno będzie na tej imprezie. A jak wygląda harmonogram tegorocznego zlotu? Ten zlot tak naprawdę zaczyna się rajdem. Jest to coś nowego. Zaplanowaliśmy to w ten sposób, że to nie miejsce docelowe jest jakby kluczowe. Kluczowym jest przejazd samochodu, czyli organizujemy rajd. Rajd zaczyna się w Tarnowie, zbiórka pojazdów, które chcą z Tarnowa wyjechać i odbędzie się przy ulicy Czerwonej na parkingu koło Biedronki. Tam gromadzą się pojazdy od godziny 9 już, o 10 planuję wyjazd w kierunku Wojnicza. Oczywiście nie będziemy się spieszyć, będziemy jechać wolno. Na pewno to nie będzie jakaś, że tak powiem, zorganizowana kolumna pojazdów. Zachowujemy, że tak powiem, wszelkie przepisy ruchu drogowego. Dojeżdżamy do Wojnicza na rynek. Tam spodziewam się kilkunastu, kilkudziesięciu pojazdów od strony Brzeska z Nowego Sącza i stamtąd wyjeżdżamy już w ten sam sposób do strony Radłowa, do Zabawy, w Zabawie pod pomnikiem ofiar wypadków komunikacyjnych, drogowych. Zatrzymamy się na pewno na dłuższą chwilę, no po prostu, żeby upamiętnić, czy nawet przemyśleć te wszystkie kwestie, które są niestety nam bliskie. Stamtąd wyjazd do Bożencina Dolnego,
potem Bożencin Górny, z Bożencina Górnego, gdzie planujemy powiedzmy taki rajd, znaczy objazd miejscowości, dalej do Bielczy, potem po tych ościennych ulicach, drogach gminy, zapraszając po prostu mieszkańców na imprezę, kierujemy się do Borku na stadion sportowy, gdzie właśnie będzie zlot już właściwy. Myślę tak, że ta forma jest ciekawsza. Mieliśmy takie sygnały, że ludzie, którzy z nami się chcą spotkać, chcą po prostu się przejechać po tych wszystkich okolicach, zobaczyć. I tak naprawdę chodzi nam nie tylko o prezentację pojazdów, ale sposób, w jaki to będziemy organizować, spowoduje, że tak poprzednio też mieliśmy sygnały, że budzi się w osobach oglądających te pojazdy na drodze taka tęsknota za odnawianiem, za wyciąganiem z jakichś tam zakamarków, z różnych stodół, shop, pojazdów, które tam jeszcze są. One są, jest ich bardzo dużo, wbrew pozorom, zabytki są. Trzeba je po prostu nazwać zabytkami i chcieć je odrestaurować, wyjechać nimi na drogę. Jakie dodatkowe atrakcje są przewidziane dla osób odwiedzających zlot? Oprócz tego rajdu, który już jest samą atrakcją dla osób, które przyjeżdżają, planujemy różne konkurencje zlotowe, wybory najstarszego pojazdu. Różnych konkurencji nie chcemy zdradzać jakby tajemnic, bo puchary są już przygotowane i oczywiście one są za odpowiednie, że tak powiem, konkurencje, ale na pewno będą to zabawy jeszcze sportowe, różne takie powiedzmy zręcznościowe, sprawnościowe. No, chcemy się bawić i tych zabaw na pewno będzie wiele. A co wyjątkowego jest w tych starych, zabytkowych samochodach? Czy to ta dusza, o której tak często słyszymy? Tak naprawdę wyjątkowe jest to, że my spełniamy jakby tęsknoty, które kiedyś mieliśmy. Nazwa Motozlot PRL nie jest przypadkowa. Tak naprawdę nie chodzi nam tylko o te pojazdy, tak jak powiedziałem wcześniej, które tutaj były produkowane u nas. Okres PRL-u to jest okres tęsknot. W wielu przypadkach to są tęsknoty za wolnością, których uosobieniem jest pojazd, po prostu sposób przemieszczania się. I to jest wyjątkowe, że dzisiaj możemy to po prostu realizować. Dzisiaj nie mamy już ograniczeń, nie mamy problemów z dotarciem do części, do pracowań, do pomocy technicznych. Ci, którzy te tęsknoty kiedyś przeżywali, mogą dzisiaj, że tak powiem, je realizować i to jest nadzwyczajne, że możemy to robić, czego nie mogliśmy robić kiedyś. Dlatego tak jest to wspaniałe. Oprócz całego zlotu gmina Bożencin przygotowała także szereg innych atrakcji. Czy możesz nam zdradzić, co jeszcze będzie czekało na tych, którzy zdecydują się odwiedzić Bożencin w sobotę? Tak naprawdę Motozlot PRL-u jest jakby wpisany w obchody 110-lecia Straży Pożarnej w Bożencinie. Jesteśmy współorganizatorami. Tak naprawdę jesteśmy atrakcją dla tego miejsca. Ale faktycznie impreza, która jest najważniejsza w Bożencinie, to są właśnie jest ten jubileusz, który, że tak powiem, organizują strażacy. Atrakcjami głównymi są koncerty. Jest to wspaniałe koncerty Mozart kontra Sinatra. Jest to koncert Chadomana, popularna muzyka disco polo. Więc na pewno atrakcji nie braknie. Muzyka łączy ludzi bardzo. Natomiast dobór repertuaru jest znakomity, dlatego że Mozart kontra Sinatra jest to jakby tak ogromna przestrzeń muzyczna, że coś każdy znajdzie dla siebie miłego i będzie na pewno ciekawe. Zatem szykuje się niezwykle ciekawy weekend w Bożencinie. Na pewno tak. Zapraszamy serdecznie wszystkich posiadaczy pojazdów, przede wszystkim pasjonatów ludzi, którzy chcą się dobrze bawić, którzy chcą fajnie spędzić czas. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję również. A Państwa zapraszam w ten weekend do Bożencina. Na pewno nie będziecie się nudzili. Zapraszam.